Zbiór publicystyki pisarza politycznego Władysława Studnickiego. Jego poglądy ewoluowały zgodnie z tym, co mówi tytuł jego książki dostępnej w antykwariacie. Od socjalizmu do nacjonalizmu. Ta wydana w 1904 roku książka gromadziła kilkuletni dorobek publicystyczny Studnickiego i tłumaczyła ewolucję jego światopoglądu. Władysław Studnicki był politykiem i publicystą, który przez niemal całe życie był orędownikiem orientacji proniemieckiej w polityce zagranicznej Polski. Jeszcze za czasów I wojny światowej i nawet w trakcie II wojny światowej. Studnicki w 1877 roku przyjechał do Warszawy, by rozpocząć naukę w szkole handlowej Leopolda Kronenberga. Wkrótce poznał działaczy socjalistycznych, w tym Różę Luksemburg i Marcina Kasprzaka. Dzięki nim związał się z ruchem socjalistycznym i o paradoksie został jednym z założycieli Polskiej Partii Socjalno-Rewolucyjnej Proletaria. Za swą działalność znalazł się w warszawskiej Cytadeli i następnie spędził 7 lat na zesłaniu na Syberii. Po powrocie do Warszawy skupił się na publicystyce i atakował postawy ugodowe wobec Rosji. Wtedy głównym celem polemik stał się Roman Dmowski. U progu I wojny światowej zaangażował się swym piórem w koncepcję Austro-Węgro-Polski, w czym widział szansę na odzyskanie niepodległości. Ale klęski CK armii ostudziły jego zapał. Uznał zatem, że Polska powinna szukać niepodległości pod patronatem Niemiec. Nawet za cenę oddania Wielkopolski z Poznaniem. Proniemieckiej postawy nie zmieniła nawet klęska Niemiec w I wojnie światowej. Odtąd przez całe dwudziestolecie międzywojenne orędował za Niemcami jako podstawowym sojusznikiem Polski. Wierzył w sens powołania Sojuszu Środkowoeuropejskiego pod przywództwem polsko-niemieckim. Nawet dojście Hitlera do władzy i narastająca odtąd świadomość, że dojdzie do globalnego konfliktu zbrojnego, nie zmieniło jego opinii. Niezwykle kontrowersyjne okazały się jego działania już po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. Postulował bowiem o utworzenie rządu polskiego otwartego na ideę zawarcia pokoju z Niemcami. Próbował dogadywać się z Niemcami i wpływać na ich poczynania po klęsce wrześniowej. Ale próba interwencji u Goebbelsa zakończyła się aresztowaniem przez Gestapo. Nie było to jego ostatnie aresztowanie w okresie wojny. Opuścił Warszawę przed wybuchem powstania, a po wojnie znalazł się na emigracji. Jego ostatnie lata z powodów oczywistych były trudne, bo spotykał się z wyraźnym ostracyzmem w emigracyjnym środowisku. Notabene był autorem wielu innych książek, szczególnie z zakresu ekonomii i polityki. Prezentowana książka w przyjemnej dla oka zielonej oprawie introligatorskiej ma także zachowaną broszurową okładkę. Zapraszamy na stronę www.atikus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku oraz historia Polski.